Bonjour, z tej strony pan Sopel. Dzisiaj ponownie zabiorę was na wycieczkę w okolice Kurnika. Dwa obiekty z trzech, które będę prezentować, są zabytkami. Żeby nie przedłużać, zapraszam na kolejny odcinek, w którym odkryjemy tajemnice gminy Kurnik. Pierwszym miejscem, które wam dzisiaj zaprezentuję, są trzy wiatraki znajdujące się w miejscowości Koszuty. Są różne typy wiatraków, ale dzisiaj zaprezentuję wam typu koźlak. Jest to najstarszy, ale też zarazem najprymitywniejszy typ wiatraka europejskiego, bo czasami zamiast kołowrotu używano po prostu koni. W XIV wieku pojawił się na ziemiach polskich, najwcześniej na Kujawach oraz w Wielkopolsce. Prezentowane wiatraki kozłowe, bo również je można tak nazywać, pochodzą z XVIII wieku. Zostały one przeniesione z okolic Środy Wielkopolskiej. Oprócz tych trzech obiektów znajduje się jeszcze jeden, nieczynny zajazd. Koźlaki stanowiły coś w rodzaju atrakcji. Natomiast zajazd oferował nocleg oraz przestrzeń do organizowania imprez. Tak jak wspominałam, miejsce jest nieczynne i zostało wystawione na sprzedaż za ponad 900 tysięcy złotych. Wracając do naszych wiatraków, są one zabytkami i obecnie znajdują się w rękach prywatnych. Warto na sam koniec wspomnieć o tym, że niedaleko znajduje się muzeum regionalne, znajdujące się w dawnym dworku. Tu spoczywa w Bogu mój kochany mąż, nasz dobry ojciec Franz, boskim zrządzeniem nam święty. Tak głosi inskrypcja na nieczynnym cmentarzu ewangelickim w Borówcu. Kilka lat temu było o tym naprawdę głośno, bo odkryto to. W ogóle tak jakby się wzięło znikąd, ale może najpierw opowiem historię. Najstarsza tablica nosi datę 1873 rok. Natomiast na najmłodszej płycie jest data 1941 rok. Po 1945 roku cmentarz popadał w ruinę. Według różnych źródeł zachowało się 40 lub 100 nagrobków. W 2015 roku teren w końcu uporządkowano. I tak jak mówiłam, mamy tutaj drugi zabytek. Podobno na terenie cmentarza można znaleźć fundamenty dawnej kaplicy. Teraz pozwolę sobie opowiedzieć o innym obiekcie znajdującym się naprzeciwko cmentarza. Poprzedni film był bezpośrednio pod ten projekt, Village TV. To jest dla młodych osób, które chciały się nauczyć filmować i robić zdjęcia. Na zakończenie projektu każdy z uczestników robił taki film. Ja postanowiłam, że zrobię właśnie o ciekawostkach znajdujących się w gminie Kurnik. Pod koniec filmu umieściłam kilka kadrów właśnie ze świetlicą, w której odbywały się te zajęcia. Tak jak wspominałam, obecnie jest to świetlica, w której odbywają się właśnie takie projekty. Jest to również centrum kulturalno-sportowe, jako że tam jest boisko, plac zabaw, pump track, który niedawno wybudowali. Jednak wróćmy może do tego budynku świetlicy. Co to było wcześniej? Jest to budynek dawnej szkoły. Gdzieś znalazłam informację, że nie tylko szkoła się tutaj znajdowała. Znajdował się tutaj kantorat, czyli szkółka ewangelicka lub mieszkanie służbowe dla kantora, czyli organisty. Borówiec, Robakowo i inne tereny przyległe do Kurnika obfitują w naprawdę wiele ciekawych miejsc. Z czasem będę je przed wami odkrywać. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostaniecie ze mną na dłużej. Merci i do zobaczenia na następnej wycieczce.